Akacjowa 38, dzielnica zamknięta przez tyfus, Celia chce zabić Manuelę. W nowych odcinkach Akacjowej 38 będzie się dużo działo. Epidemia tyfusu będzie szaleć coraz bardziej, dzielnica zostanie zamknięta. Mimo to Celia będzie się skupiała na wyeliminowaniu Manueli. Co jeszcze wydarzy się w odcinku 139, 140, 141, 142 i 143 serialu Akacjowa 38? Uchylamy rąbka tajemnicy. Akacjowa 38, streszczenie odcinków. 139, tyfus się rozprzestrzenia. W 139 odcinku serialu Akacjowa 28 epidemia się rozprzestrzenia. Przybywa chorych na tyfus. Kajetana zabrania mężowi przyjmować zarażonych w domu, obawia się kwarantanny. Dlatego Justo oddaje na te cele Germanowi swój pokój hotelowy. Z powodu epidemii władze zaprzestają poszukiwać Innocencji. Mieszkańcy osiedla Akacjowa obawiają się kwarantanny, gdyż źródłem zakażeń jest prawdopodobnie woda z ich studni, która ma być wkrótce zamknięta. Akacjowa 38, streszczenie odcinków. 140, zamknięta dzielnica. Na ulicy Akacjowej szaleje epidemia tyfusu. Spełniają się najgorsze obawy mieszkańców osiedla Akacjowa, dzielnica zostaje objęta kwarantanną. Nikt nie może do niej wejść ani jej opuścić. Nawet zamożni mieszkańcy, co budzi ich sprzeciw. Doktor German ofiarnie leczy chorych. Wspiera go Pablo, ale inni mieszkańcy dzielnicy ruszają z pomocą. Marco z przerażeniem odkrywa, że też jest chory. Tyfus dopada również matkę Leandra, którego w niedoli wspiera Juliana. Akacjowa 38, streszczenie odcinków. 141, stan Fabiany się pogarsza. W 141 odcinku serialu Akacjowa 38 Rosina nie pozwala córce pomagać przy chorych. Kobieta boi się, że dziewczyna padnie ofiarą tyfusu. Pablo, który dniem i nocą pomaga Germanowi przy chorych, ze zmęczenia zasypia na poddaszu. Kajetana próbuje izolować Celię od sąsiadów, obawiając się jej zarażenia. Celia jednocześnie jest skazana na jej towarzystwo i jej ogromny wpływ. Stan Fabiany wciąż się pogarsza. Tymczasem Maria Luisa obserwuje u siebie dziwne objawy. Akacjowa 38, streszczenie odcinków. 142, Pablo dopada oszusta. W 142 odcinku Akacjowej 38 tyfus szaleje w dzielnicy. Zapada na niego coraz więcej osób, Germanowi zaczyna brakować lekarstw dla zarażonych. Leonor pomaga w kawiarni gotować posiłki dla chorych na tyfus. Pablo tymczasem dopada oszusta, który sprzedaje skażoną wodę. Rosina informuje rodzinę, że kolejną zarażoną osobą jest Marco. Guadalupe podnosi Fabianę na duchu. Akacjowa 38, streszczenie odcinków. 143. Celia chce zabić Manuelę. Kajetana coraz bardziej roznieca nienawiść Celii do Manueli. W obliczu śmierci Marco przychodzi do Klaudia, który przyznaje, że wciąż go kocha. Ich rozmowę słyszy Leonor. Trini chce się rozmówić z Celią, ale traci przytomność.
Celia zwabia Manuelę do swojego mieszkania, żeby ją zabić nożem kuchennym. Akacjowa 38, gdzie i kiedy oglądać odcinek? 139, 140, 141, 142, 143. Nowe odcinki Akacjowej 38 są transmitowane od poniedziałku do piątku w TVP2 o godzinie 18:45. Powtórki serialu można obejrzeć na platformie streamingowej TVP VOD. Oto daty premier streszczonych odcinków. Odcinek 139 Akacjowej 38 poniedziałek, 24 lipca 2023 roku. Odcinek 140 Akacjowej 38 wtorek, 25 lipca 2023 roku. Odcinek 141 Akacjowej 38 środa, 26 lipca 2023 roku. Odcinek 142 Akacjowej 38 czwartek, 27 lipca 2023 roku. Odcinek 142 Akacjowej 38 piątek, 28 lipca 2023 roku.